Jak tutaj wszyscy stoimy, chyba jesteśmy zgodni, że po pierwszej połowie nie zasługiwaliśmy na porażkę. Ja byłem w szatni naprawdę bardzo spokojny, bo wiedziałem, że nieźle gramy, że stwarzamy sobie sytuację. W zasadzie poza sytuacją bramkową Wisła nie stworzyła sobie żadnych sytuacji w pierwszej połowie, więc parę rzeczy poprawiliśmy i przyniosło to bardzo szybko efekt i przede wszystkim bardzo się cieszę z tego powodu, że strzeliliśmy bramkę zaraz po przerwie i tam 5 minut po przerwie, bo tak od 65 minuty te warunki po prostu były już katastrofalne i bardzo trudno by nam się grało w ataku pozycyjnym. Właśnie te warunki, czy jest w ogóle sens rozgrywania spotkania w takich warunkach? To znaczy, powiem tak, w czwartek przeszła tutaj nad Połańcem, zresztą jak nad całą Polską chyba ulewa i tak naprawdę do ostatniej chwili wahaliśmy się, czy ten mecz się w ogóle odbędzie. Sędziowie zadecydowali, że mecz się ma odbyć, więc no, nam nie pozostało nic innego, jak wyjść na to boisko. No, piłki w piłce nie było rzeczywiście za wiele. Na pewno niełatwo się to oglądało, szczególnie mówię o tej 65 minucie, ale mówię, no, my nie jesteśmy do podejmowania decyzji. Ja bym chciał grać na super boisku przy dodatniej temperaturze. No, jest marzec, przepraszam. No, pamiętam parę lat temu kolejki zostały odwoływane i dopiero pod koniec marca albo na początku kwietnia można było rozegrać te mecze, więc my nie kalkulujemy. Zdobyliśmy w dwóch meczach komplet punktów na wiosnę, piąty mecz pod rząd, zwycięstwo i tak jak się bałem przed meczem, czy w ogóle grać, tak teraz jestem zadowolony, bo mam po prostu 3 punkty. Liżymy swoje rany i w niedzielę jedziemy do Podhala. Jeżeli chodzi o pierwszą połowę, to jak i Czarny, tak i my mieliśmy swoje sytuacje, w których mogliśmy strzelić bramki, bo to, co wychodziliśmy z boku Wyjadłowski, Abate, to były sytuacje, które mogły zakończyć się bramką. Czarni w tym meczu znowu byli bardzo groźni ze stałych fragmentów gry, na co byliśmy przygotowani, uczulałem na to drużynę, a niemniej jednak w drugiej połowie strzelili bramki nie po stałych fragmentach gry, tylko z akcji. Pierwsza połowa, my graliśmy pod wiatr i wydawało się, że ta druga połowa, bo jednak tu warunki atmosferyczne to miały kolosalne znaczenie. I myślałem, że my w drugiej połowie będziemy lepiej funkcjonowali. Na, nie wiem, 8 minut, które straciliśmy bramki i od tego momentu to jedna i druga drużyna, jak i my, jak i Czarni, to już w tych warunkach, co powstały, to nie wiem, czy to piłką można nazwać, nawet przed meczem. No wiadomo, my nie jesteśmy od wydawania wyroków, czy mają te mecze się odbywać, czy nie mają się odbywać, no ale warunki były takie, że punkt pierwszy, myślę, że to boisko nie będzie się nadawało przez dłuższy okres do użytkowania, punkt drugi, nic nie miało to wspólnego z piłką dzisiaj, jak jedna, jak i druga drużyna, mnóstwo było walki, mnóstwo zaangażowania. Ja nie mogę mieć pretensji do swojej drużyny o to, że tutaj nie podjęli walki, że odpuścili chociaż chwilę, no ale tutaj gry było mało. Pamiętam, że pan naprawdę prowadzi zespół, który powstaje od podstaw, bo wielu zawodników nowych, którzy wcześniej nie grali ze sobą, ale mimo wszystko ta gra, można powiedzieć, że kolokwialnie klei się, pierwszy mecz zwycięski. Dziś też pokazaliście, że w piłkę gra się traficie. Wie pan co, ja bym wstrzymał się jeszcze z tymi ocenami. My czekamy, aż zaczniemy normalnie trenować, bo prawda jest taka, że my do tej pory no nie możemy trenować, bo nie mamy gdzie. Nasze boisko po meczu z Lublinianką też zostało bardzo nadwyrężone. W Sandomierzu mamy tylko jedno to główne boisko, na którym nie możemy trenować. Nie szukam tu żadnych wymówek, ale my byliśmy we wtorek na Orliku. W środę wyszliśmy na boisko, które było no w stanie takim, jak się da. W czwartek znowu Orlik i w piątek Orlik. Pod Sandomierzem mieliśmy i tak działacze stają tutaj na głowie, żeby ktokolwiek nas wpuścił na jakieś boisko na Gąbce. To ma duże znaczenie, bo jak pan wspomniał na początku, to jest grupa całkiem nowych ludzi, a my nie mamy czasu. No, chcemy też, mówię od początku, grać dla kibiców i do końca my będziemy walczyli o punkty. Liczę na to, że z meczu na mecz będzie lepiej, bo ja też w tych meczach widzę, kto w lidze się sprawdza, bo jednak sparingi też w różnych zestawieniach nie,
nie dają takiego obrazu jak to mecze ligowe, nawet w takich warunkach. Bramki bramki padły po indywidualnych błędach policzonych. Powiem tak, dwie bramki wpadły po wrzutkach z ich prawej, z naszej lewej strony. Piłka spadała na piąty bodajże metr. Po indywidualnych błędach jak najbardziej. Nie, ciężko coś tu mówić o taktyce czy o jakichś rzeczach, jak się takie bramki traci.